przesyłka? Nie wiem. Chyba ją zabrali. Nie widzę jej tu. Kłamiesz, gdzie ona jest? Chodźmy stąd. Ja zadzwonię do swojej primogenki. Ona może nam pomóc. To jest jedyna osoba, która może nam teraz pomóc. Dzwoń do tej suki i spieprzamy. Dobra, chodźmy. Będziemy za 15 minut. Co to jest? Chcesz wiedzieć, co to jest? No bardzo. Proszę. No, lepiej pokaż, gdzie masz go schować. No, dawaj, pokazuj gdzie. Chodźmy. Spokojnie, tutaj nic ci nie grozi. Ale musisz wszystko mi opowiedzieć. Wiem. Dlatego narysuj mi. Chcesz mi powiedzieć, że przemieniłeś go? Kiedy to było? Dawno temu? Tak, słucham. W porządku, czekam. Pospieszcie się. Witaj, pani. Ukłoń się w burzę. Sama się kłaniaj. Pani, to tylko wujak. Sama jesteś. Ale przyjechaliście tu chyba po pomoc, tak? O nim porozmawiamy za chwilę. To moja droga. Jak to się stało, że straciłaś paczkę? Ja? Maksymilian miał ją przynieść. Wyznaczył bardzo złe miejsce. Miejsce było przygotowane. Tylko ty pewnie miałaś ogon. Tam ci nas kompletnie zaskoczyli. Kto? Wyglądali na profesjonalistów. Poszatkowali nas, rozumiesz, kobieto? Więc paczki nie ma. I to jest wasz problem. Ale macie szczęście. Możemy sobie nawzajem pomóc. Myślałem, że wszystkie czubki spłynęły, ale tu co? Nagle dwóch? Na szczęście tym zajmie się Katarzyna. Jest dla nas bardzo ważny. Nie wiemy, co wie.
Gdzie? Liska, wiesz co? Świetnie. Chcesz słuchać wariata, to gratuluję. Dla ciebie, to pani Luisa. Ja idę. Może pójdziesz z nami? Bo tutaj go na pewno odgra. Cała sprawa śmierci. Świetnie. Kurwa świetnie. Jestem jeszcze niańką. A wolałbyś prawdziwą śmierć z ręki księcia? Świetnie. No wreszcie się znalazł. Dobra, tylko nie możemy go zabrać do Sarycy, do Katarzyny, bo wtedy zaczną to zrobić, wiesz co? Mam lepszy pomysł. Nie ma mowy. Przecież Katarzyna ci tego nie daruje. Pamiętaj o przysłudze. Znowu ty! Dobra. A, to jest ten nowy, tak? To jest poważne złamanie maskarady. Jakiś pomysł? Może mam. Dobrze by było. To no, streszczaj się, leśne dziadko. Dobra, już idziemy. Szkoda czasu, musimy się... Dobra. Przenieść. Wiem, gdzie go weźmiemy. Chodźcie. To jedziemy.